Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopera.com. Dzisiaj chciałbym się zająć takimi troszkę statystycznym ujęciem piwa. Wpadł w moje ręce taki bardzo fajny raport o produkcji piwa, zrobiony na zlecenie czy przez Bart Haas Group, czyli producenta chmielu. I tutaj chciałbym Wam poopowiadać, jak wygląda wielkość produkcji, kto najwięcej produkuje na świecie piwa, gdzie najwięcej się spożywa piwa. Następnie bym chciał też się odnieść do takiej fajnej mapy, która pokazuje, macie link w opisie filmu, mapy, która pokazuje, ile browarów otworzyło się do połowy sierpnia od początku roku w danym kraju. Tak, znaczy to bazuje na tym, na browarach dodanych do bazy na Ratebeerze, więc dosyć takie wiarygodne źródło. Ale zacznijmy od tego raportu Bart Haasa. Otóż jest podzielone to na takie działy odpowiadające poszczególnym kontynentom. Tutaj mamy Amerykę Północną, Amerykę Południową, mamy Azję, mamy Europę i mamy Afrykę z Oceanią. Generalnie raport nie obejmuje wszystkich krajów, ale obejmuje 40 największych producentów piwa. No i ciekaw jestem, czy wiecie, gdzie najwięcej na świecie się produkuje piwa. Nie w Niemczech, nie w Ameryce. Najwięcej piwa się produkuje, ale bardzo mało konsumuje, ale najwięcej się produkuje tam, gdzie się produkuje wszystko w obecnych czasach, czyli w Chinach. W Chinach produkuje się w tej chwili 490 milionów hektolitrów rocznie, czyli prawie że pół miliarda hektolitrów rocznie. I teraz, ale spożycie na głowę w Chinach wynosi zaledwie 36 litrów na głowę przeciętnego Chińczyka. 36 litrów. W Polsce mamy spożycie na głowę blisko 100 litrów. Aha, dane bazują na częściowo na ubiegłorocznych, częściowo na trochę wcześniejszych danych, ale generalnie są jakby wiarygodne. Aha, jeszcze co tutaj jest ważne. Cała produkcja piwa w 2012 roku to był 1 miliard 951 milionów hektolitrów. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 1 miliard 951 milionów hektolitrów, a te 40 krajów, które tutaj będę miał, o których mówi ten raport, odpowiadają za 91% rynku. Także jak widać, no w zasadzie za zdecydowaną większość. Na drugim miejscu na świecie jest już Ameryka. Aha, co jest jeszcze ciekawe? Otóż Chiny teraz mają prawie pół miliarda hektolitrów, czyli 490 milionów hektolitrów. A w 2000 roku, czyli 12 lat temu, miały zaledwie 220 milionów, czyli niemalże podwoiły Chiny swoją produkcję piwa w ciągu 10 lat. Czyli możemy się spodziewać, że ten trend będzie się pogłębiał i w końcu dojdą do tego, że, no nie wiem, do miliarda chyba hekto. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, w których to nawet nastąpił spadek produkcji globalnej w porównaniu do 2000 roku, bowiem teraz produkują 229 milionów hektolitrów, a produkowali 232 w 2000 roku. To jest ciekawe, bo generalnie spadają tylko koncerny, no bo małe browary rosną. Brazylia na trzecim miejscu, 132 miliony hekto. W 2000 roku 82, czyli też bardzo duży progres. Czwarte miejsce Rosja. 97 milionów hektolitrów. Było 54 miliony w 2000 roku. Niemcy na piątym miejscu. Mają teraz 94 miliony i pół miliona hekto,
a w 2000 roku to było 110 milionów hekto, czyli prawie 15% w dół, nawet więcej, w porównaniu do dekady wcześniej. Na szóstym miejscu Meksyk. Meksyk produkuje 82 miliony hekto, a w 2000 roku to było 57 milionów, czyli też progres. Na siódmym miejscu Japonia. W 2012 roku wyprodukowali 55 milionów hekto, ale jest to spadek z 2000 roku z 70 milionów, czyli też bardzo wyraźny spadek, nawet jeszcze większy niż w Niemczech. Nie wiem, czy recesja ogólna, czy po prostu przenieśli produkcję do Chin, nie mam pojęcia. Na miejscu ósmym UK, czyli Wielka Brytania, 42 miliony hekto, a była produkcja na poziomie 55 milionów hekto w 2000 roku. Na dziewiątym miejscu Polska, 37 milionów hektolitrów, nawet trochę ponad. A w 2000 roku było to zaledwie 24 miliony hektolitrów. Czyli wzrost jest ponad 50%. To jest naprawdę potężny wzrost. Zaraz za nami na 10 miejscu jest Hiszpania, która wyprodukowała 33 miliony hekto i też duży wzrost, bo z 26, czyli trochę mniejszy wzrost mają niż my, ale też solidny. Na miejscu 11 RPA, pierwszy kraj z Afryki i chyba jedyny w tym zestawieniu. Nie, jeszcze jest Angola, Kamerun, no i to by było. I Nigeria, o przepraszam. Więc tak, Południowa Afryka jest 11, a Nigeria 15. Nigeria 15, Angola 32 i Kamerun 36. W Południowej Afryce jest 31 milionów hekto. Po Południowej Afryce jest Ukraina. Ukraina 30 milionów hekto i to jest wzrost z 10 milionów hekto w 2000 roku, czyli trzykrotny praktycznie. Także tutaj Ukraińcy idą ostro, mają szansę nas cyknąć, bo mają większą jakby liczbę ludności. Po Ukrainie jest Wietnam, czyli trzeci kraj z Azji. Wietnam 29 milionów hekto. Potem jest Holandia 24 miliony, Nigeria 24 miliony hekto na 15 i wzrost z 6 milionów hekto. Więc to jest wzrost czterokrotny, więc jeszcze lepiej niż Ukraina. Oczywiście nie oszukujmy się, takie szybkie wzrosty produkcji to są browary koncernowe. To są browary, które po prostu buduje się, wielkie browary i po prostu produkuje się na masową skalę. To nie są jakieś browary rzemieślnicze. Co tu jeszcze nas może interesować? Interesujące jest to... Aha, jest jeszcze Tajlandia. Tak, Tajlandia jest po Nigerii. Potem mamy Kolumbię, Wenezuelę, Kanadę na 19 miejscu, 19 milionów hekto. Dopiero na 20 miejscu Indie. Wydawałoby się, że Indie taki kraj no, porównywalny z Chinami, a jednak przepaść dzieli te dwa kraje. Co ciekawe, zobaczmy jak... A przecież Indie powinny mieć tradycję piwowarskie zaszczepione przez prawda, Brytyjczyków. I wyobraźcie sobie, że o ile w Chinach spożycie na głowę piwa jest 36 litrów rocznie, to wiecie ile jest w Indiach? 2 litry. Czyli Anglicy ich nie nauczyli pić piwa. Sami wypijali, nie dzielili się z tubylcami, z miejscową ludnością i takie są skutki. Zestawienie zamyka Ekwador. Czechy, o to jest jeszcze o, Belgia i Czechy. Belgia i Czechy. Belgia jest na 23 miejscu, jeżeli chodzi o produkcję w milionach hektolitrów, 18,5 miliona. Czesi są na 24, mają 18 milionów 200 tysięcy hektolitrów. Za nimi jest Rumunia i Rumunia to jest ciekawy kraj, ale do Rumunii jeszcze wrócimy. Rumunia ma niecałe 18 milionów hekto, potem Australia, Argentyna, Filipiny, Peru, Włochy, Turcja, prawie 10 milionów hekto. Angola, Austria też ciekawy kraj. Austria ma produkcję na poziomie 8 milionów 900
hektolitrów i praktycznie, znaczy minimalnie wzrosło z 8 milionów 750 tysięcy do 8 milionów 900 tysięcy, czyli w przeciwieństwie do Niemiec nie ma takiego regresu produkcji. Irlandia 8 milionów hekto, Portugalia, Kamerun, Dania, Węgry, Chile, Ekwador. Tutaj jeszcze po tej Indiach minąłem Francję i południową Koreę. I teraz, kto jest największym producentem na świecie? Największym producentem na świecie jest AB InBev, czyli Anheuser-Busch InBev. To jest koncern, który się połączył, amerykański Anheuser-Busch, z belgijsko, chyba brazylijskim InBevem. Najpierw był InBev, International Bev, potem on się połączył z AmBevem brazylijskim i potem się jeszcze połączył z Anheuser-Buschem. Produkują 18% światowej produkcji i to jest 350 milionów hekto. Co ciekawe, koncern nieobecny w Polsce. Nieobecny. Po prostu ani nie mają swoich piw importowanych za bardzo. Oczywiście jakieś tam promili rynku gdzieś tam może i mają z tymi swoimi piwami, ale generalnie nieobecni. Drugie miejsce zajmuje na świecie Sub Miller, czyli u nas reprezentowany przez kompanię piwowarską. Produkują 190 milionów hekto, czyli niemalże połowę tego, co AB InBev. Udział w rynku 9,7%. Trzecie miejsce Heineken, który produkuje 170 milionów hekto i ma 8,8% udziału w rynku. Następnie czwarte miejsce Carlsberg, 120 milionów hekto, 6,2% rynku. No i tu się jakby skończyli znani nam producenci, bo na miejscu piątym jest China Resource Brewer Limited, 106 milionów hekto, 5% rynku. Tsingtao Brewery Group na szóstym, też Chiny, 78 milionów hekto, 4% rynku. Następnie jest grupa Modelo z Meksyku, 55 milionów hekto, 3% rynku. Molson Coors, USA, Kanada, 55 milionów. No i już potem mamy chiński Yanjing, 10 miejsce Kirin z Japonii, 11 Efes Group z Turcji, 12 Group Castel z Francji, 13 Asahi z Japonii. Także generalnie widać, że tak naprawdę miejsce na akwizycje jest jeszcze w Azji. Chociaż z takich europejskich koncernów pozostały tak, niezależne. Radeberger Group, Niemcy. Następnie w Hiszpanii jest grupa Mahu San Miguel, ona też jest niezależna jeszcze. Niemcy Oettinger, dostawca piw do dyskontów. Na Ukrainie Obołoń. No i co nas tu jeszcze? Bitburger i Krombacher w Niemczech. I Brauholding International. Reszta to już jest Azja, czyli Chiny, Wietnam, Tajlandia. Dobra, i teraz coś, o czym już wiele razy sygnalizowałem, czyli spożycie piwa na głowę. Jak to wygląda spożycie piwa na głowę? Otóż Polska ma zaszczytne czwarte miejsce na świecie. Pierwsze miejsce w spożyciu piwa na głowę mają Czesi. Normalnie mają 24, jeżeli chodzi o produkcję, ale dlatego, że to jest mały kraj. Populacja 10,5 miliona tutaj jest przyjęta i spożycie na głowę per capita consumption jest 144 litry według tego raportu, chociaż ja według innego widziałem 135. Tak czy owak poza zasięgiem kogokolwiek. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o spożycie piwa na głowę, Czesi i nikim nie podskoczy. Drugie miejsce mają Niemcy i co jest zaskakujące, ex aequo z Austriakami. Otóż Niemcy i Austria mają spożycie na głowę w wysokości 108 litrów. 108 litrów. To jest miejsce drugie i trzecie. Gdzie ta Austria? A jest. I teraz tak. Austria, tak jak mówiłem wam, ta produkcja tam jest na stałym poziomie, tam się niewiele zmienia. Natomiast Niemcy to jest pikowanie w dół. Oni mieli jeszcze niedawno temu 120 litrów na głowę, teraz mają 108 i to, kurczę, są prognozy są dramatyczne. Także bardzo możliwe, że za rok, za dwa Austriacy przegonią Niemców. Niemcy spadną na trzecie miejsce, jeżeli chodzi o spożycie piwa na głowę.
Na trzecim miejscu jesteśmy my z 98 litrami w tym raporcie, ale różnie tam jest podawane. 97, 100 litrów się mówi. Generalnie czwarte miejsce. I zaskoczenie, pewnie byście na to nie wpadli, kto jest na miejscu piątym. Otóż na miejscu piątym nie jest wcale ani Belgia, ani Irlandia, ani Wielka Brytania, tylko jest Rumunia. W Rumunii, mimo że oni nie produkują dużo, ale jest ich mniej niż Polaków, więc mogą produkować mniej, 89 litrów na głowę. Czyli bardzo, bardzo zbliżony poziom do tego, co my mamy. No i potem już się zagęszcza, ale generalnie Irlandczycy są zaraz za Rumunami. To jest 86%. No i to by było, w zasadzie tyle. Jeszcze podajmy takie ciekawostki, jak się mają te kraje stricte piwne, jakie tam jest spożycie na głowę w porównaniu do naszego. Aha, jeszcze co warto powiedzieć. Taka Rosja na przykład to jest 74 litry. Nie wiem, które miejsce, to będę musiał zobaczyć. Najmniej w Europie spożywa się w Turcji. No powiedzmy, że w Europie. najmniej w jakby Europie normalnej takiej, historycznej, to jest we Francji 30 litrów. Chociaż nie mam danych ze Szwajcarii i nie ma tutaj danych z Jugosławii, byłej Jugosławii, z Bułgarii nie ma danych. Nie ma danych z Białorusi i krajów bałtyckich, na Białorusi może być jakiś konkret. Nie ma danych z Islandii, nie ma danych ze Skandynawii. Więc tutaj jakby z tą Francją to niekoniecznie, że oni są tacy ostatni. No ale 30 litrów no to jest 3 razy mniej niż w Polsce. Porównując te inne kraje, tak? W Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone, spożycie na głowę 75 litrów. W Meksyku 60, w Kanadzie 65 litrów na głowę. W Brazylii 62, w Wenezueli 75. Czyli generalnie wysoko. W Azji najwięcej w Japonii, 48 litrów, ale jak widać jest... Aha, w Włosi tutaj są 29 litrów tylko. No i to by było tyle. W Australii jeszcze... O, Australia ma 82 litry, czyli też się łapie na pewno do pierwszej dziesiątki. I to by było w zasadzie z tego raportu tyle. Ja postaram się zrobić tabelki. Jak mi się uda je powklejać do filmu, to będą w filmie, a jak mi się nie uda powklejać, to będą na blogu. I drugi raport, raport mapka właściwie, mapka z Ratebeera, o bardziej takim, bo to nie oszukujmy się, to chodzi o globalną konsumpcję, o to, co produkują wielkie koncerny, o miliony hektolitrów. A jeżeli byśmy popatrzyli na to, co nas interesuje, czyli kwestia browarów jakby rzemieślniczych. To nie do końca jest tak, ale to jest zestawienie, które bazuje na tym, gdzie otwarto najwięcej browarów w ostatnim czasie, znaczy w tym roku. I wiadomo, że koncernowych browarów, nawet jak się gdzieś otwiera jakiś jeden, to jest jeden, a nie prawda, pięć czy więcej. Więc możemy mówić, że te liczby pokazują, jak szybko rozwija się rynek piw rzemieślniczych. I tutaj mamy, prawda, mapkę. Na tej mapce mamy na czerwono zaznaczone kraje, gdzie się najwięcej browarów otworzyło, później na brązowo, na ciemnozielono, na jasnozielono i tak dalej. Więc tak, oczywiście, co nie jest zaskakujące, najwięcej browarów, chociaż to mi się wydaje naprawdę szokującą liczbą, ale, no, ale tak jest. Najwięcej browarów otwarto w 2013 roku. Może to chodzi o to, że od sierpnia do sierpnia, no nieważne. W Stanach Zjednoczonych oczywiście 463 browary. 463 browary. To jest, no to jest po prostu szokująca liczba dla mnie. Na drugim miejscu oczywiście, też nie jest to zaskakujące, Wielka Brytania 158 browarów. Chociaż nie, to jest sama Anglia.
czyli no, pewnie z Walią. 150, nie, bez Walii. Anglia 158 browarów. Anglia. Szkocja na przykład 7, a Walia 8. Następnie, co jest już zaskoczeniem pewnym, znaczy nie, to jeszcze nie jest zaskoczeniem. Włochy 69 browarów otwartych, nowych. I to jest zaskoczeniem. Francja 62 browary. 62 nowe browary. Prawie tyle, co we Włoszech. Następnie Kanada i Niemcy. To jest zaskoczenie, bo Niemcy przy tym samym swoim regresie, przy tym samym swoich problemach, jednak otworzyli 51 browarów, tyle co w Kanadzie. Kanada wydawałoby się, że blisko Stanów, więc powinni być zarażeni tą jakby piwną rewolucją. Okazuje się, że... Znaczy, to nie jest taki wielki kraj, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, więc te 50 browarów jest i tak imponujące. No i właśnie Niemcy 51 browarów. No i co my tu dalej mamy? Dalej mamy też częściowo zaskakujący, częściowo niezaskakujący. Hiszpania. Hiszpania, 43 nowe browary otwarte. Podobnie w Australii, 36. W Chile, 37. W Nowej Zelandii, 28. Zaczynamy się trochę niecierpliwić, czy gdzieś się pojawi tutaj w tym zestawieniu Polska. Pojawi się. W Szwecji 29 browarów. No i teraz Czeska Republika 29. To jest kraj 4 razy mniejszy niż Polska. 29 browarów. Co my tu dalej mamy? Holandia mi uciekła, bo to taki mały kraj, ciężko na niego najechać. 37 browarów otwartych. A właściwie dodanych do bazy w Freidbirze. No i dochodzimy wreszcie do Polski, chociaż tutaj jeszcze wcześniej Belgia. Belgia ma 23, widziałem. 24 browary nowe. I Polska wreszcie, tak? Polska 20 i Meksyk 20. No i Południowa Afryka 15, Brazylia 12, Norwegia 15, Irlandia 12. Czyli generalnie jesteśmy, powiedzmy, że w tej trzeciej fali goniącej, ale jeżeli popatrzymy na to, że w Czechach jest 29, u nas jest 20, jeżeli popatrzymy na to, że w Stanach jest 460 browarów, a w samej Anglii 158, no to naprawdę oni nam wszyscy, no jeszcze Japonia mi tu uciekła, 41 browarów nowych. Oni wszyscy nam uciekają szybciej niż my ich gonimy. No ale dobre i to, dobre i to. W tym samym czasie co u nas się otworzyło 20 browarów, na Ukrainie się otworzyły 3, w Rumunii 1. No nie mówię ile zamknęli. Na Węgrzech 3, Austrii 10. Czyli generalnie no jesteśmy, powiedzmy, takim wschodzącym rynkiem, tak jak kiedyś się mówiło wschodnioeuropejski tygrys, no to jesteśmy takim, powiedzmy, tygrysem, ale na pewno mamy potencjał na coś większego, bo jeżeli to spożycie piwa u nas jest tak wysokie, jeżeli produkcja piwa generalnie jest tak wysoka, jesteśmy takim piwnym krajem, no to nie powinno nas zadowalać miejsce w trzeciej lidze tak naprawdę. Powinniśmy doszlusować do tej drugiej ligi, czyli tam, gdzie jest, powiedzmy, no Niemcy, Kanada, te 50 browarów rocznie, no to by było już coś. Nie mówię o tych z pierwszej, czyli powyżej 65 browarów. Włochy, Francja, Wielka Brytania. Chociaż to też jest teoretycznie w naszym zdaniu. Teoretycznie. No myślę, że te dane były ciekawe. Na wykresy zapraszam na blog kopyra.com. Tam możecie zobaczyć wszystkie wykresiki. Wszystkie wykresy, spożycie piwa, produkcja. Co tam jeszcze będzie? Największe koncerny i tym i tak dalej, i tym podobnym. Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. No i jak będę gdzieś miał dostęp do takich interesujących danych statystycznych, to z chęcią je Wam przedstawię. A zatem do zobaczenia. Cześć.